Witajcie moi drodzy, tu ponownie ciocia Hania z pomysłowego kufra. Bardzo się cieszę, że przychodzicie dzisiaj do mnie i że po raz kolejny poczytamy sobie bajki, poczytamy sobie różne opowieści, poczytamy sobie poczytajki. Tak moi drodzy, dzisiaj kolejny czwartek. Na moim zegarku godzina 18:30, tak więc pora na nasz cotygodniowy rytuał. Usiądźcie sobie gdzieś wygodnie albo połóżcie się. Chciałabym, żeby było Wam bardzo, bardzo wygodnie. Możecie sobie znaleźć jakąś przyjemną poduszkę, jakiś przyjemny kocyk. Otulić się tym, bo powiem Wam, że jesień już nam doskwiera. Robi się szaroburo, ponuro, zimno, taki wiatr nieprzyjemny. Oczywiście zależy którego dnia, ale zdarzają się takie dni, kiedy oj, nie chce się nigdzie wychodzić. Nie chce się iść ani do przedszkola, ani do szkoły, ani do pracy, bo jest tak nieprzyjemnie. Chętnie zostalibyśmy tego dnia w domu z kubkiem ciepłej herbaty, z książką albo z włączonymi poczytajkami i pod ciepłym kocykiem, w wygodnym, takim jak ten, fotelu, spędzili cały dzień. No, niestety, nie zawsze możemy tak zrobić, ale zawsze możecie sobie włączyć poczytajki i razem ze mną poczytać, a raczej posłuchać bardzo ciekawych opowieści. W zeszłym tygodniu czytaliśmy sobie kolejne przygody Krasnala Hałabały. Przypominam, że Krasnal Hałabała to postać z książki Lucyny Krzemienieckiej pod tytułem Z przygód Krasnala Hałabały. Rysunki do tej książeczki, które Wam pokazuję, zostały stworzone przez Zdzisława Witwickiego, a cała książka została wydana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Ostatnio zostawiliśmy naszego Krasnala w towarzystwie Słowika. Mam nadzieję, że po tym wstępie siedzicie już gdzieś wygodnie albo położyliście się i jest Wam dobrze, więc zaczynamy. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. Opowieści o Krasnalu Hałabale zostało nam już tylko na dzisiaj. Ale nie martwcie się, za tydzień pokażę Wam jakiegoś innego bohatera. Poczytamy sobie inne historyjki. Mam nadzieję, że tak samo jak Krasnal Hałabała będą Wam się podobać. A teraz posłuchajcie. O Krasnalu, o Leszczynie i o wieńcu z orzechów. Był sobie w lesie staw. Stała nad nim leszczyna. Sercowate liście miała, z wietrzykiem się kołysała. Przyjaźniły się z leszczyną zwierzęta i ptaszki. Zaprzyjaźnił się z nią i Krasnal. Pokochał ją jak ciotkę. Przyszedł raz do niej w lipcu i mówi: daj mi orzechów, leszczyno poczciwino. A leszczyna na to szumi: dobrze, jak przyjdzie jesień, natrząsę ci w kieszeń. Tylko przyjdź w porę, woła Krasnal. Dobrze, dobrze, o jakże się cieszę, zrobię z orzechów wieniec, nad stołem powieszę, a zimową porą prosto na talerze będą mi spadać z wieńca te orzeszki świeże. To będzie uciecha. I uradowany Krasnal pobiegł lasem przed siebie tą dróżką,
co na niej marzanki i dzwonki marzankowo i dzwonkowo pachną. Minęło lato i zapomniał krasnal o leszczynie. Już wśród borówczanych listków borówki czerwone główki widniały, a z wrzosów kwiatki jak różowe pacioreczki osypywały się na leśne steczki. A krasnal to na koncerty ptasie chodził, to na zebrania bodźków białoszów, to na wyścigi koników polnych i zupełnie o leszczynie zapomniał. I o tym wieńcu, co go miał z orzechów uwić. Pewnego razu przypomniał sobie o tym. I biegnie nad staw. Patrzy, leszczyna jak stała, tak stoi. Pamiętasz o prośbie mojej? Pyta krasnal i w pas się kłania. Pamiętam, szumi leszczyna, ale już nic nie mam dla ciebie, boś za późno przyszedł. A komu orzechy dałaś, leszczyno? Ano, przyszły wiewiórek dwie parki. Prosiły, że to do spiżarki, że to na zimę, że w zimie bieda. Jakżeż mogłam im nie dać? A potem przyszła myszka leśna. Prosiła, że to do norki, że w zimie mróz, bieda. Jakżeż mogłam jej nie dać? A potem przyszła baba Saba. Prosiła, że to dla wnuczusia, dla jej pocieszki. I tak rozdałam orzeszki. Mówiłam, przyjdź w porę. A kiedyż to jest ta pora na orzeszki do wora? Pyta krasnal zmartwiony. Ano, w początku września przecie. Wie o tym każde dziecię. Szumi leszczyna. Ach, to w sierpniu powinienem był przyjść. Teraz to już będę wiedział. Ale może jeszcze coś znajdziesz dla mnie, leszczyno? Potrząsnęła leszczyna z całych sił okrągłym liściem i do stóp krasnala spadła garść orzeszków. Były śliczne, brązowe i w ząbkowanych listeczkach, jak w zielonych kieliszeczkach siedziały. Widzisz, starczy dla ciebie, krasnalu. Zaszumiała leszczyna. A jakby ci było mało, to idź jeszcze do buka. Niech ci da buczyny. Toć i buczyna dobra. Wiadomo. Choć nie taka, jak moje orzechy. Jak się krasnal z sujkami za morze wybierał. Poleciał bociek klekotacz za morze, ale przedtem jeszcze naklekotał krasnalowi pełne uszy. Jak to tam za morzem słońce żarem bucha, podczas gdy tu u nas chłód i zawierucha. Jakie tam za morzem kwiaty i kwiatuszki, podczas gdy tu śniegu pełne dróżki. Jak się tam w upale bodźkom dobrze dzieje, podczas gdy tu u nas zimny wicher wieje. Dawno już bociek poleciał i pewnie już pół drogi za morze przeleciał, a krasnalowi wciąż się to bodźkowe klekotanie przypominało i wciąż sobie myślał, jak to tam za morzem jest. Usiadł raz pod dębem i wzdycha na cały głos. Czemuż to ja z bodźkami za morze nie poleciałem, nieboże? Usłyszały to sujki, co w czerwonawo-szarych fraczkach na dębie siedziały i mówią. Jeszcze nic straconego, kochany kolego. Wybierz się z nami, sujkami. My co rok się za morze wybieramy. Jesteś mały jak kukiełka. Weźmiemy cię na skrzydełka za morze. Ucieszył się krasnal z tego, nie przeczuwając nic złego i umówiwszy się z sujkami, co i jak, do domu pospieszył, by do drogi się przygotować godnie. Zabrał ze sobą w mieszku garść smacznych orzeszków, czapeczkę czerwoneczkę, na głowinę nacisnął
i poleciwszy rudej sąsiadce opiekę nad swą dziuplą, Losujek pospieszył. Jak tam? Lecimy za morze? Pyta niecierpliwie. A lecimy, a jakże? Już się właśnie wybieramy, mówią sujki. I rzeczywiście, wziąwszy krasnala na skrzydła, wzwiły się w górę całą gromadą. I dalej, jazda! Ledwo uleciały kawałeczek poza babę Saby ogródeczek, aż tu patrzą, las stoi, a na leśnym zrębie dom przy dębie. Zatrzymajmy się tu trochę dla odpoczynku. To jeszcze daleka droga nas czeka, a może nie zając to nam nie ucieknie. I sfrunęły wraz z krasnalem na leśny zrąb, gdzie rósł koło dębu dom. Tam, jak się sujki rozsiadły, jak się żołędzi najadły, to im się i podróże odechciało i mówią: tak tu dobrze, posiedzimy, polecimy jutro rano, a może nie zając, a nam nie ucieknie. Krasnal nic nie mówi. Na gałązce się skulił, listkiem karbowanym jak kołdereczką się przyokrył i czeka do rana. Rano, ledwo słonko wstało, złotym oczkiem spojrzało, pyta krasnal sujek. Jak tam? Lecimy za morze? A lecimy, a jakże? Już się właśnie wybieramy. I wziąwszy krasnala na skrzydła, wzbiły się w górę całą gromadą i lecą z wielką paradą. Uleciały niedaleczko, patrzą, stoi las nad rzeczką. O, stoi las, dla nas w sam raz. Będzie nam tu bardzo mile odpocząć sobie choć chwilę. Zawołały sujki i nie pytając wcale krasnala o zgodę, frunęły nad rzeczkę, co bystrą miała wodę. Tam, jak się rozsiadły, jak się dobrze najadły, ani myśleć o podróży. Jeszcze nas ta podróż znuży, poczekajmy do rana, posiedzimy, fiukając, wszakże może nie zając. Krasnala wzięła złość, bo miała już tego dość i woła. Polecicie wy za morze jak rak, świśnie na ugorze. Nie wam, sujką, za morze lecieć. I zagniewany krasnal, wziąwszy czapeczkę i parę orzeszków, co je miał jeszcze w mieszku, przez mchy wyrudziałe, przez paprociowe gąszcze, przez trawy splątane, przez leśne wyboje, poszedł do dziupli swojej. Przyszedł wreszcie i sąsiadce wiewiórce się użala, a tu akurat wróbel przybył z dala i ćwierka. Cier, 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 cier. Toż wiedzą we wsi małe dzieci, że sujka za morze nigdy nie poleci, tylko tak się wybiera bez końca. Lecz niech krasnal nie żałuje zamorskiego słońca. Ja mam swoją wróblową zasadę, że z kraju nigdy i nigdzie nie jadę. Toć i u nas ładnie, gdy śnieżny puszek spadnie, gdy na pola, lasy, chatki pospadają białe płatki. A choć w dziób szczypie zima, lecz się jakoś ją przetrzyma. Prawda była wielka w tych słowach wróbelka, więc też go krasnal uściskał serdecznie. A wróbelek, ćwierkając, pospieszył do wioski, by opowiedzieć wszystkim, jak to się sujki za morze wybierały. Nie poleciał krasnal za morze. Nie poleciały i sujki. Niebawem wróciły do lasu, do poczciwego dębu. A dom poczciwina przegarnął je jak ojciec. Dał im kąt na mieszkanie i żołędzie na wyżywienie zimą. Bo i cóż miał z nimi zrobić? To, moi kochani, koniec hałabałowych przygód. Nasz krasnal nauczył się dwóch ważnych dla niego rzeczy. Kiedy chce się mieć laskowe orzechy,
to trzeba przyjść do Leszczyny wcześniej. Pod koniec sierpnia, na początku września, Leszczyna ma orzechy, które się zrywa, a następnie suszy się je tak, żeby w zimie były pyszne i przygotowane do zjedzenia. Krasnal nie wiedział o tym, ale później był już mądrzejszy, ponieważ Leszczyna powiedziała mu właśnie tą prawdę. Krasnal jest takim małym gapą i o niektórych rzeczach jeszcze nie wie. Być może wy wiecie, kiedy należy zbierać laskowe orzechy. Krasnal hałabała teraz już też to dobrze wie. A czy wiecie, z jakimi ptakami najlepiej wybrać się do ciepłych krajów? A jakie ptaki w ogóle nie prosić o pomoc? Tego też nauczył się nasz Krasnal hałabała. Na własnej skórze, jak to się mówi. Doświadczył, że z sujkami nie warto wybierać się za morze. Sujki, tak samo jak wróble, na zimę nie odlatują z kraju, nie odlatują z Polski. Nie są jak bociany, które lecą do ciepłych krajów, tam odpoczywają i przylatują do nas na wiosnę. Sujki, wróble i inne tak zwane rodzime ptaki zostają w Polsce i tutaj z nami razem przeżywają zimę, żywiąc się tym, co udało im się albo nazbierać podczas lata i jesieni, albo to, co jeszcze się pojawi gdzieś na drzewach, nawet zimą. Na przykład takie białe albo czarne kuleczki, które ptaki bardzo lubią, a dla ludzi te kuleczki są trujące. Ale ptaki potrafią sobie znaleźć pokarm nawet zimą. Zimą na przykład dokarmiamy sikorki. Sikorki i inne różne ptaki, które zostają w Polsce na zimę, które lubią takie temperatury, ale które też potrzebują pożywienia jak każde żywe stworzenie, jak każde zwierzątko. Ptaki, które zostają u nas na zimę, też potrzebują jedzenia. Dlatego często jest tak, że budujemy dla nich specjalne budki, karmniki, i właśnie zimową porą, kiedy jest mróz i kiedy jest mało możliwości tego, żeby ptaki zdobyły nowe pożywienie, przygotowujemy dla nich pokarm, na przykład ziarenka, wiszącą słoninę, jakieś inne ptasie przysmaki. Jestem ciekawa, czy wy budujecie dla ptaków karmniki na zimę, czy robicie jakieś specjalne budki i przysmaki. Jeżeli tak, bardzo chętnie obejrzę wasze karmniki dla ptaków. Ale póki co, kochani, mamy jeszcze jesień. Ta jesień dopiero właściwie niedawno się zaczęła, więc mam nadzieję, że do mrozów i do ciężkiej zimy jeszcze daleko. Na razie ptaki mają jeszcze co jeść, ale już powolutku możecie myśleć, jakie przysmaki można ptakom przygotować, żeby było im łatwiej przeżyć zimę. A teraz, moi drodzy, zgodnie z tym, co od jakiegoś czasu mamy w zwyczaju, przeczytam wam bajkę ze świata. Przypomnę tylko, że bajki, które czytamy, są umieszczone w zbiorze pod tytułem Bajki Świata i wydane przez wydawnictwo Arti. Dlaczego
Nosorożce mają rogi. W zamierzchłych czasach, których nikt już nie pamięta, nosorożce nie miały rogów. Jeden z nich, Rino, bardzo chciał wyglądać inaczej niż wszystkie pozostałe. Myślał tylko o tym, co mogłoby go odróżnić od innych nosorożców. Grzywa mogłaby mi pasować, rozmyślał nosorożec. Lecz to lwy mają grzywy. Wyjątkowa szybkość? Tym szczycą się gepardy. Może cętki na skórze? A może pasy? Niestety, wszystko, co przyszło mu do głowy, było cechą charakterystyczną innych zwierząt. Pewnego dnia, gdy Rino przechadzał się brzegiem morza, zauważył w piasku piękną muszlę w kształcie rogu. To wyjątkowo piękna muszla. Zwierzę spojrzało i przyjrzało się zdobyczy. Chyba ją zatrzymam. Następnego dnia nosorożec zwołał swoich kompanów na naradę. Każdego z nich spytał, co mógłby zrobić, żeby miał swój własny znak rozpoznawczy. Płaski ogon! Wykrzyknął dziobak. Przecież ty masz płaski ogon, powiedział gepard. No tak, ucichł dziobak. Nagle niechcący gwałtownie poruszył ogonem, trafił w muszlę, a ta wbiła się w głowę nosorożca. Zwierzęta próbowały wyciągnąć muszę, lecz na próżno. W końcu Rino powiedział: zostawcie ją. To może być w końcu mój znak rozpoznawczy. I tak przypadek sprawił, że nosorożec zyskał róg. Bardzo go to ucieszyło, bo w końcu wyglądał wyjątkowo. Taka historyjka, moi drodzy. To jest taka opowieść, która ma wytłumaczyć, dlaczego nosorożce mają rogi. No, nie jest to prawda. Nie jest to prawda, ale opowieść jest bardzo sympatyczna. Leśna pani i biały jeleń. Dawno temu w pewnym lesie żyła starsza kobieta, którą nazywano leśną panią. Kobieta zajmowała się wytwarzaniem wywarów i parzeniem ziół, które następnie sprzedawała chorym mieszkańcom pobliskiej wioski. Choć zioła leśnej pani zawsze pomagały chorym, wiele osób sądziło, że jest ona wiedźmą, która nocą zamienia się w białego jelenia. Pewnej nocy paru mężczyzn wybrało się na polowanie. Byli ciekawi, czy plotka o białym jeleniu jest prawdziwa. Nad ranem napotkali białego jelenia i każdy z myśliwych wystrzelił 3 kule w jego kierunku. Żaden z nich nie trafił. Jeszcze kilkakrotnie jeleń pokazywał się tu i ówdzie, lecz za każdym razem myśliwi chybiali. Jeden z myśliwych tak bardzo pragnął dopaść białego jelenia, że każdej nocy wymykał się z domu i czatował w lesie. Pewnej nocy, gdy schował się w zaroślach, podszedł do niego biały jeleń. Myśliwy wystrzelił 3 srebrne kule. I choć wszystkie 3 trafiły jelenia, zwierzę zdołało uciec. Następnego dnia po wiosce rozeszła się plotka, że leśna pani zmarła. Lekarz, który zawsze odwiedzał starszą panią, stwierdził, że zabiły ją 3 kule. Po jej śmierci już nikt nigdy nie widział białego jelenia. Nikt także nie skorzystał już z cennej pomocy leśnej pani. To, moi kochani, jest opowieść o dobru i o złu. Być może na początku wydaje nam się, że jest to tylko opowieść o zielarce, o myśliwych i o białym jeleniu. Ale nie do końca. W każdej bajce, w każdej baśni, w każdej legendzie, w każdym micie, opowieści i opowiadaniu
znajdujemy chociaż maleńkie, takie małe jak ziarnko maku albo gorczycy, ziarnko prawdy. Chociaż ta bajka jest bardzo krótka, to okazuje się, że mówi o bardzo, bardzo ważnych rzeczach. Przypomnijmy sobie. W pewnym lesie mieszkała starsza pani. Nazywano ją Leśną Panią. Chodziła po lesie, zbierała różne zioła i rośliny, z których przygotowywała lekarstwa dla ludzi w wiosce. Dzięki tym lekarstwom, które były sporządzane z roślin, które znalazła w lesie, ludzie zdrowieli z różnych chorób. Leśna pani była za to bardzo podziwiana. Ludzie, którzy są chorzy, kiedy wyzdrowieją, bardzo się cieszą i są bardzo wdzięczni tym, którzy pozwolili im na to, żeby wyzdrowili, czyli na przykład tym, którzy zrobili albo zalecili im lekarstwo, które pomogło. W wiosce mówiono też, że leśna pani jest wiedźmą. W bajkach mówimy, że wiedźmy to nie są dobre osoby. Można by powiedzieć, że wiedźma to jest coś zupełnie przeciwnego niż dobra pani, która przygotowuje lekarstwa dla ludzi. Wiedźma w wielu bajkach przygotowuje mikstury, eliksiry, miesza w wielkim kotle dużo różnych dziwnych składników, szykuje mikstury i eliksiry, które zazwyczaj są truciznami. Na przykład w baśni o Królewnie Śnieżce wiedźma, albo inaczej czarownica, czasami nazywamy ją też Babą Jagą, wiedźma przygotowała eliksir, ukąpała w nim jabłka i takie zatrute jabłko podała Królewnie Śnieżce. Nie była dobra. Wiedźma nie leczy ludzi. Wiedźma nie robi dla ludzi nic dobrego. Wiedźma jest przeciwieństwem. Wiedźma nie lubi innych ludzi. I my wiedźmy też nie lubimy. Bardzo często wiedźma jest brzydka. Ma jakiś długi, zakręcony nos. Ma jakieś brodawki czy pieprzyki na twarzy. Często jest staruszką zgarbioną, ma przenikliwy, zły wzrok. Czasami idąc opiera się na lasce. Czasami jest to zła królowa. Bardzo, bardzo dużo różnych postaci wiedźm mamy w bajkach i w baśniach. Trudno więc było uwierzyć, że tak dobra osoba jak leśna pani, która przygotowuje lekarstwa dla ludzi z wioski, mogłaby być wiedźmą. Ale zmieniała się w białego jelenia. Część tej plotki była prawdą. Skąd wiemy, że zmieniała się w białego jelenia? Biały jeleń został zastrzelony przez trzy naboje, przez trzy kule. Okazało się, że starsza pani, zielarka, zwana Leśną Panią, zmarła, a lekarz z jej ciała wyciągnął trzy srebrne kule. Tak samo trzy srebrne kule znalazły się w ciele białego jelenia. Tam, gdzie jest dobro, bardzo często jest także zło. Zło niekoniecznie musi mieć postać czarownicy czy wiedźmy, czarnoksiężnika. Zło najczęściej chce zwalczyć dobro. Zło nie lubi dobra. Nie lubi, jak coś dobrego się dzieje.
Niestety znaleźli się ludzie, myśliwi, którym to jakoś nie pasowało. Nikt do końca nie wie dlaczego, ale nie było im to na rękę, jak mówimy. Nie było to po ich myśli, żeby leśna pani działała tak, jak działa do tej pory. Nawet jeżeli zmieniała się nocą w białego jelenia, to czemu ktoś miałby zabijać białego jelenia? A jeden z myśliwych był tak uparty, że ścigał białego jelenia i koniecznie chciał go zabić. Tak postępuje zło. Zło ściga dobro i chce je zabić, chce je unicestwić, chce sprawić, żeby dobro przestało istnieć. Na szczęście dobro w bardzo wielu przypadkach zwycięża, wygrywa. W tej bajce dobro niestety zostało zabite. W tej bajce zwyciężyło zło. Zło zabiło dobro. Ale żeby tak nie było, to my wszyscy. Wszyscy ludzie powinniśmy dbać o to, żeby na świecie było więcej dobra niż zła. Jeżeli na świecie będzie więcej dobra, to dobro zwycięży, bo będzie miało większą moc. Mam nadzieję, że wy jesteście dobrzy, że spełniacie dobre uczynki, że poświęcacie swój czas, swoją uwagę i to, co możecie zrobić dla innych, a nie tylko dla siebie. Bo egoiści, czyli ludzie, którzy biorą wszystko tylko dla siebie i nie chcą się z nikim dzielić, to są ludzie, którzy są sterowani złem. Ludzie, którzy są dobrzy, między innymi spełniają dobre uczynki, na przykład pomagają innym. Pomagają innym ludziom, pomagają zwierzętom. Na przykład sąsiadce pomagają wynieść zakupy, ciężkie zakupy do mieszkania. Pomagają komuś przejść przez ulicę. Pomagają koledze czy koleżance, gdy nie było go w szkole. Pomagają odrobić lekcje. Pomagają w domu, wynoszą śmieci. Pomagają młodszemu rodzeństwu. W każdym z nas jest dobro i zło. Nie ma zbyt wielu ludzi, którzy są tylko dobrzy, ale chcemy budować dobro na świecie i dlatego musimy się starać, żeby dobra było więcej w nas niż zła. Starajcie się o to, żeby w was było więcej dobra, bo jeżeli w was, w waszym bracie, w waszej siostrze, mamie, tacie, dziadku, w babci, w cioci, w wujku, w koleżance, w koledze, w kuzynce, kuzynie i jeszcze wielu, wielu innych ludziach, dobro zwycięży ze złem, to świat będzie dobry, świat będzie lepszy, niż mógłby być. I tego wam właśnie życzę. Życzę wam, żeby codziennie w was zwyciężało dobro. I mam nadzieję, że każde dobro będzie zwyciężało zło i że zawsze wygramy ze złem. A teraz to już koniec poczytajek. Mam nadzieję, że dzisiejsze bajki podobały wam się i że chętnie posłuchacie ich za tydzień. Za tydzień spotkamy się też z nowymi opowieściami, z nowymi bohaterami. Mam nadzieję,
że będziecie mieli ochotę. W czwartek o godzinie 18:30 spotkać się z pomysłowym kufrem i ze mną, czyli z ciocią Hanią. Zapraszam Was serdecznie. A teraz... chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Życzę Wam pięknego dnia. Życzę Wam pięknego tygodnia. A my widzimy się za tydzień. W czwartek o godzinie 18:30. Do zobaczenia. Pa, pa.